Szanowni Państwo, rok 2016 powoli dobiega końca. Koniec roku jest to okres podsumowań, jak i również kreślenia planów na przyszłość. 2016 rok był najlepszym rokiem dla branży motoryzacyjnej w Polsce. 900 firm, które działają w sektorze automotive w Polsce, wygenerowały ponad 60 miliardów złotych przychodu. Wyeksportowały towary za prawie 30 miliardów złotych i ten eksport cały czas rośnie. Polskie produkty są coraz lepiej widoczne na rynku krajowym, jak i również na rynku zagranicznym. PZL Sędziszów jest częścią tego sektora. Po wielu, wielu latach wracamy na należne nam, myślę, miejsce na rynku filtracji. Rozwijamy się dzięki Państwu i razem z Państwem. W listopadzie 2016 roku została powołana Polska Grupa Motoryzacyjna, Stowarzyszenie Polskich Producentów, które jednym głosem chce pokazywać i mówić o jakości polskich części w sektorze motoryzacyjnym. Jestem przekonany, że już w przyszłym roku zobaczycie Państwo produkty sygnowane logo Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, produkty, które będą produktami najwyższej jakości. 2017 rok będzie to rok również wyzwań dla PZL Sędziszów. Rozwijamy się coraz szybciej, wchodzimy na nowe rynki, zwiększamy swój eksport, zwiększamy również zatrudnienie, z czego jestem szczególnie dumny. Serdecznie dziękuję Państwu za udział, który wnosicie w rozwój naszej firmy PZL Sędziszów. Wzrost sprzedaży, podbijanie zagranicznych rynków nie byłoby możliwe bez Państwa współpracy. Jestem przekonany, że ten rozwój będzie kontynuowany w 2017 roku. Tego również życzę Państwu, Państwa firmom i Państwa rodzinom, rozwoju w 2017 roku. Dziękuję bardzo.